Witajcie. Witaj, Marku, serdecznie. Pozdrawiam cię. O tak ci machnę. Pozdrawiam cię. Więc moja relacja dzisiaj wygląda tak. Wymieniłem tą rękojeść w spawarce. Mianowicie podłączyłem ją tak, jak się należy. Tam na przewód rozizolowany. Była taka w komplecie miedziana blaszka, którą trzeba było owinąć przewód. Owinąłem oczywiście, założyłem tak jak trzeba. Tutaj dałem od siebie tylko podkładeczkę, bo ta śrubka była w takim rowku tam i ona tylko miałaby zapobiegać wypadaniu tego elementu rękojeści, który no w sumie odpowiada za chwyt, tak? Więc dodałem tu od siebie podkładeczkę, żeby to było sztywne. No spawarkę już wypróbowałem niestety, bo musiałem. To była taka szybka akcja. Sąsiad przyszedł, bo mu belka pękła w ciągniku. Nie wiem jak wy to nazywacie, ten wieszak, czy jak to tam, co się maszyny zaczepia. Te, co są na dole, te boczne i musieliśmy to szybko pospawać, także spawarka wypróbowana. No, może jak będę coś spawał, to filmik jeszcze nagram. No i cóż, no ja mam jeszcze spawarkę taką, kupiłem w internecie, mi się udało 4 lata temu, jest jeszcze transformatorowa. Wygląda tak. Ustawia się amperaż w zależności co się spawa. Czy jest brudne, niebrudne, grube, cienkie, no minimalny amperaż 70 amper, maksymalny 200. Czyli taką belkę od ciągnika można normalnie pospawać i nie ma żadnego problemu, wszystko jest ok, elektrodę ciągnie do 4,5, także od 2,0 do 4,5 elektroda, także sobie radzi spawareczka, nie ma co. Przepraszam za burdel na warsztacie, bo burdel musi być, bo jak nie ma burdelu, to się wtedy nic nie robi, bo jest za czysto. Tak to w garażu bywa. Chociaż ja nie lubię robić w burdelu, jak jest brudno, ale cóż poradzić, w garażu musi być. Tu jest kupa złomostwa, która jest zbierana od iluś tam lat, no nie licząc butelek oczywiście. Butelki to muszą być u prawdziwego mechanika zawsze. Jak to u Adama w ZMDK w kabarecie Malina. Dobry mechanik musi zawsze coś tam szarpnąć. Jak to się mówi. I cóż tu więcej dodać. No, w samochodzie będę musiał wymienić olej, bo już mam tu. W tamtym roku zmieniany było tyle kilometrów. Sam zmieniałem osobiście. I wymienię na dniach, filmik nagram i pochwalę się, że zamówiłem sobie nową zabaweczkę. Mianowicie zamówiłem sobie myjkę ciśnieniową, która na turbo dyszy daje maksymalne ciśnienie 180 bar, minimalne 110 firmy Kanwood czy Kanwod, jak kto woli, bo to niby ma być polskie, ale czy to jest polskie? No ale opinie były wszystkie pozytywne, także kupiłem do własnego użytku i na pewno coś tam nagram, zdam relację z tego, jak to działa, jak się sprawuje i w ogóle pozdrawiam ciebie, Marku, serdecznie, że pracujesz, że ciągniesz to swoje gospodarstwo, chcesz w ogóle ciągnąć to swoje gospodarstwo, bo człowiek jak się na coś uprze, jak się człowiek na coś uprze, to będzie dążył do tego celu za wszelką cenę i podziwiam Ciebie za to i życzę Ci wytrwałości, żebyś dotarł do tego swojego celu. I żeby Tobie w życiu się wiodło w tym, co chcesz robić, bo najważniejsze, że człowiek chce i chce po prostu.
i jeździ po zagranicach i po prostu, żeby zarobić pieniądze, żeby zacząć zarabiać na siebie i tworzyć to, co po prostu lubi, co jest jego pasją i to ja podziwiam i ja to bardzo szanuję i ja wiem, co to jest, jak człowiek chce coś robić sam, ma jakiś swój plan i chce to robić i jest w tym zdecydowany i to popieram, jestem za i życzę Ci wszystkiego dobrego. I pozdrawiam wszystkich widzów kanału Marek Rolnik, w szczególności też wspierających oprócz mnie kanał Marek Rolnik, Martynę, Błażeja, Dawida i innych, którzy wspierają, są na grupie i dają pozytywne komentarze dla Marka. Proszę napawać go optymizmem, bo on biedny musi teraz pracować w różnych miejscach, żeby ciągnąć to swoje marzenie, do którego dąży i pozdrawiam was wszystkich widzów oglądających Marka Rolnika i hejterów i wszystkich, którzy nas nie lubią i tych, co nas lubią. Trzymajcie się. Cześć. Witajcie. Dzisiaj będziemy testować nową rękojeść. To znaczy, ja już ją wytestowałem, ale jest znaczna różnica w spawaniu, jak jest dobra rękojeść. To, o czym mówiłem, w chińskich sprzętach trzeba wymieniać. I teraz nie ma bata, dotykacie elektrodą, tylko pewnie nie zadziała wtedy, kiedy ja chcę, ale jest całkiem inna robota. I idzie. I nic mi elektroda nie wypada, elegancko idzie jak trzeba. Pozdrawiam Cię Marku, bo mówiłem, że będzie relacja ze spawania, to jest. Próba rękojeści musi być. Elegancko wózek spawamy, jest git. Musi być dobrze. Skoro ma wyjm Poland, to ma wyjm Poland. To trzymajcie się. Cześć! Witajcie! Dzisiaj będę wymieniał olej w swojej oktawii. Zrobiłem sobie taki prymitywny najazd. Wy tak nie róbcie, bo to jest bardzo niebezpieczne. Ja pokazuję, jak się nie robi. Tak nie wolno robić. Deski, ale to są rusztowaniowe, nie pękną. Ale perfekcyjnie. Tu już filtr sobie odkręciłem, bo miałem z nim trochę zabawy, nie chciało to pójść, jak zwykle. I tu gdzieś mamy tą naszą śrubę. Gdzie ona tu jest? Gdzie ona się schowała? A ona jest tutaj. O tu. Gdzieś. O tu. Tu. No i zaraz odkręcę i wymienimy ten olej. Olej taki, filtr nowy. Zrobiłem sobie baniaka na olej. I będziemy działać. Zaraz odkręcę, będzie leciało, potem naleję. No, karteczka z tamtego roku, moja, własnej produkcji. Filtr też sam wymieniłem w tym roku. Filtr powietrza też. Także będę działał. Trzymajcie się. Witajcie! Niedziela. Przyszedłem na pole z dziećmi też. Dzień dobry, powiedzcie. No coś tu wschodzi po tym zasianiu. Coś tu wschodzi, oczywiście śmiecia musiał ktoś mi wrzucić. To by tak nie było. Tam dalej widać studnie i tam jak zwykle bagno skoszone, wywiezione, zasiane, zaorane, a i tak jest bagno. No i cóż poradzić. Kiedyś to może zmelioruję tam. Wstawię sobie rurę pod spodem, sączek taki ogromny do tej studni się podłączy i tylko, że wtedy z PGR-u będzie mi spływało, ściągało. Co ja mam dla PGR-u robić dobrze? Niech oni to zrobią. Ich pole zalewa, bo tam studnia jest nie bardzo. To tyle. Błoto jest, deszcz padał. Pójdę zobaczę, co tam w tym bagnie się dzieje. To trzymajcie się, cześć!
Witajcie. Jest godzina w pół do pierwszej w nocy. Wróciłem z pracy. Już zdążyłem jedno piwo wypić, bo przyjechałem do garażu, było gdzieś 15 po 12. Chciałbym coś powiedzieć, ale no garaż mi cieknie. Jest lipa straszna. Chciałbym to za wszelką cenę naprawić, bo dach jest kryty papą. 30 lat wytrzymał. To mój ojciec stawiał 30 lat temu. Pokrył to. To wytrzymało do tej pory. Żeby ktoś nie wierzył, to tu jest wyryte na ścianie. Nie wiem, czy będzie w ogóle widać. Tak, przybliżę telefon. M plus E 1989. A ojciec krył papą dach w dniu, kiedy ja się urodziłem. Także równo 31,5 roku ten dach był kryty. Podwójnie oczywiście. Wtedy jeszcze na smołę. Nie było żadnych lepików ani innych tam spraw. No i muszę ten dach zrobić. No nie może tu tak mi tu kapać i się niszczyć, ale no na razie nie mam pieniążków na ten cel, bo piec nam się zepsuł, centralnego ogrzewania, i trzeba będzie go wymienić. Oczywiście u nas w domu ogrzewanie działa bez żadnej elektroniki, elektryki, tylko grawitacyjnie się cały dom ogrzewa. Także też jesteśmy staroświeccy i lubimy to, tę prostotę i te wykonanie. No, będę musiał ten dach zrobić, no, za wszelką cenę, no, ale piec kosztuje prawie 5000, także ceny podskoczyły, a mówiłem ojcu, żeby kupić wcześniej, to nie, uparł się, że jeszcze ten pochodzi cieknący. No, chodzi cieknący, no. Tam on cieknie, ale da się w nim palić, ale no, będzie, przyjdzie zima i raptem będzie pizda z tego. Przepraszam za wyrażenie, ale no bo tak będzie, bo ja o tym wiem, że tak będzie. I przyjdzie się piec kupować, jak będzie miał człowiek brzytwę na szyi przyłożoną. Do odcięcia głowy, no. To tak zawsze jest w życiu. Zawsze Polak chce wyeksploatować urządzenie do końca, aż całkiem. No, padnie. O, tak to nazwę. Mój brzydki samochód. Ale dobrze jeździ. No, brzydki jest, no. Nic nie poradzę. Ale wyremontowany, wszystko jest dobre w nim. Eksploatacyjne wszystkie części są, nówki, lemfordery pozakładane. Nic tu się nie ma prawa w nim zepsuć. W skuterku wymieniłem, wczoraj miałem okazję, popiłem sobie trochę z chłopakami, jakoś nim wróciłem, ale nową tą pompę hamulcową mi dali za darmo, z jakiegoś kłada wymontowaną. Troszkę tu nie pasowała, ale se z tym poradziłem. Najważniejsze, że hamulce działają. I to jest najważniejsze. Tym bardziej, że jeszcze część dostałem za darmo. Bo to już całkiem super. I to jeszcze w ogóle działa. No. Działa. Są hamulce, brzytwa. Jeszcze tym skuterem na przegląd pojadę, jeszcze go kurwa zarejestruję. On jest zarejestrowany, tylko ja tak mówię, do rejestracji trzeba pojechać na badania techniczne. Ale go zbadam technicznie, on przejdzie na bank. Wszystko już jest w nim sprawne. Jeszcze tylko lusterko mu dołożę. Mam tam lusterka pokitrane. Tylko on ma takie jedno lewe założone, które się tam nie majta, nikt tego. No, ale założę mu tam te, co mam, aby tylko na przeglądzie były, a potem z powrotem sobie założę te, co tam jest. Światełka, wszystko w nim działa, wszystko jest ok. No i co z tym dachem? No, będę musiał go zrobić, no.
No, czy chciał, czy nie chciał, będę musiał. Najwyżej będę kupował całą zimę po rolce papy co miesiąc. Nazbieram się do wiosny tej papy. Ze dwie butle gazu i będzie robota. No tylko nie ma mi kto pomóc, bo ja się za bardzo nie znam na tym, jak to się robi. Ale chętnie się poznam, tylko nie ma mi kto pomóc przy tym. A z ojcem nie chcę tego robić, bo on jest zawsze mądrzejszy, on ma swoje zawsze racje. Także wolałbym to robić sam albo z kimś. I po swojemu, nie po jakiemuś tam narzucanemu. No, wiecie jak jest. Siedzę sobie, browarka mam po pracy. Papieroski, kurwa, mi się skończyły, muszę kręcić. To kręcę. No to co wam powiem? Szlifiereczka Made in SSSR, radziecka produkcja. I tu jest tabliczka. Nie wiem, czy tam. Ruska. Wszystko jest. Działa normalnie. Nigdy się nie zepsuła. Bynajmniej. Jeszcze wiertarkę mam tu ruską. Też działa. Wymieniłem jej łożyska. Działa normalnie. Beton miesza. Także. Trzymajcie się. Pozdrawiam was gorąco. Cześć.